Odwołanie koncertu, który miał odbyć się w niedzielę 17 września w Suwalskim Ośrodku Kultury z okazji dziesięciolecia instytucji, wzniosło falę zdziwienia i oburzenia wśród części mieszkańców i niektórych radnych. Bisz Marika Matylda Łukasiewicz. To propozycja, o której jeszcze kilka dni temu tak mówił dyrektor ośrodka. Ze smutkiem stwierdzam, że na dzień dzisiejszy zainteresowanie jest dosyć, że tak powiem, kolokwialnie marne. Więc, ale próbujemy reklamować jak się da. Może uda się te niedzielne właśnie koncerty zorganizować i mam nadzieję, że tak. To wszystko będzie zależało, jak te bilety się będą sprzedawać. Cierpliwości wystarczyło na zaledwie 4 dni, po których ogłoszono, że koncert się nie odbędzie. W środę podczas sesji Rady Miejskiej usłyszeć można było już, że... Reklama była rzeczywiście bardzo, bardzo spora, ponieważ od czerwca już zaczęliśmy to reklamować. Były kubiki na przyłaźni, na Placu Konopnickiej, media lokalne o tym mówiły, gabloty, Facebook, filmiki w autobusach, w akwaparku, kino Cinema Lumière, na e-bilet również, gdzie są dziesiątki tysięcy albo setki ludzi, którzy tam wchodzą i czytają. Tam na tym e-bilecie sprzedało się 5 biletów. W sumie chcę Państwu powiedzieć, że to jest około ze wszystkimi tutaj, bo 35 tysięcy to jest samo honorarium plus transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ZAX i tak dalej. To jest ponad 40 tysięcy. Trzy zespoły, ponad 14 osób. I okazało się, że te bilety niestety, ale się nie sprzedają. Między innymi pewnie dlatego, że 17 września jest ten koncert na bulwarach, o czym mówił przed chwilą pan prezydent. Chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj właśnie otrzymałem pismo od pana Baranowskiego, który miał koncert u nas mieć 8 października. Jest umowa podpisana i też Baranowski koncert odwołał, ponieważ w całej Polsce koncerty się nie sprzedają. Nie wiemy dlaczego, być może ze względu na to, że dużo jest koncertów plenerowych za darmo i być może jest to jedna z przyczyn słabego zainteresowania. Tymczasem na fanpage'u Suwalskiego Domu Kultury znalazło się w komentarzach oświadczenie firmy reprezentującej artystów, którzy mieli zagrać na jubileuszowym wydarzeniu. Mimo wielu próśb o uregulowanie spraw formalnych, jakim jest podpisanie umowy i zapewnień ze strony pracownika SOK, że umowa ta zostanie niezwłocznie podpisana po powrocie dyrekcji z urlopu, dyrekcja podjęła decyzję o jednostronnym odwołaniu koncertów. Nie podjęto z nami żadnych rozmów, nie zasygnalizowano nam żadnej prośby o wsparcie promocyjne tego wydarzenia. Nie podjęto z nami również rozmowy na temat renegocjacji warunków, na co nasi artyści z pewnością by się zgodzili, chcąc utrzymać te koncerty, do których się przygotowali i zaplanowali je na trasie obejmującej także inne miasta. Jako powód wskazano obawy o frekwencję w związku z zaplanowanym na ten dzień darmowym koncertem realizowanym przez TVP. Pozostaje nam jedynie zaprosić Państwa na nasze koncerty w Białymstoku i Augustowie, gdzie z pewnością podobna sytuacja nie będzie miała miejsca. To nie pierwsza impreza, która spadła z afisza nagle i niespodziewanie, wzbudzając szerokie niezadowolenie. W Suwałkach, jak pamiętamy, jakiś czas temu zamknięto również ku niezadowoleniu publiczności interesującą wystawę, ale też odmówiono sceny jednemu ze stand-uperów.